żeby powstał film rysunkowy, najpierw reżyser, kiedyś to robił tylko reżyser, bo reżyserzy na ogół byli świetnymi rysownikami, rozrysowywał scenariusz, najpierw jest scenariusz i ten scenariusz kadr po kadrze rozrysowywał w formie takiego scenopisu obrazkowego. Czyli scenopis obrazkowy to jest taki scenariusz w obrazkach. Poszczególne kadry dostaje animator i na podstawie takiego okienka z tego scenopisu robi ujęcie. Ujęcie tutaj są, w takim scenopisie określa się już czas trwania poszczególnych scen. Tu jest na przykład 8 sekund, tu są 4 sekundy. Tu jest ujęcie z filmu Na żaglówce, które trwa 4 sekundy. Idzie sobie Bolek, Dziarsko, za nim Lolek. Najczęściej właśnie Bolek był ten, który właśnie szedł z przodu, był bardziej odważny. I to trwa 4 sekundy, więc tutaj animator, dostając taki rysunek, musi zrobić tam ileś kroków, bo na takie 4 sekundy, no to jest około 4-5 kroków, więc robi po prostu poszczególne rysunki, oczywiście patrząc na projekt, żeby to było zawsze to samo. Animacja Bolka i Lolka to jest animacja już, jej forma bardzo rzadko wykorzystana. Jej forma była bardzo uproszczona, w zasadzie o to chodziło, żeby w bardzo prosty, klarowny sposób przekazać emocje postaci, ruch dynamiczny i no, oczywiście humor, pewną groteskę. Patrząc na to, jak nawet komponowane były na scenopisie obrazkowym scenki, prawda, już można wyraźnie określić, co będzie się działo, prawda? Czyli tutaj po minie chłopców widzimy jakieś niezadowolenie, jakąś sytuację, która troszeczkę ich no, zaniepokoiła. Wzrok do tyłu, patrzymy na następną kadr i jedzie jakiś pojazd, najprawdopodobniej jest to polewaczka, więc chłopcy się przerażeni chowają za szybką. Schemat bardzo prosty. Główka, można powiedzieć tutaj tylko najważniejsze rzeczy. Oczka, nawet nie mamy źreni zaznaczonych. Trzy włoski, plama włosów, ciemna. To samo u Lolka. Lolek też minimum szczegółów. 7 włosków, u góry 4, u dołu 3 albo nawet, tak to było, w ten sposób chyba. I po prostu wyrazistość przez to postaci jest uzyskana większa, dlatego że nie rozpraszamy uwagi na chociażby szczegóły gdzieś tam kosmyczków, loczków. To jest takie minimum do przekazania treści. Po skończonej animacji każdy z tych rysunków musiał być przeniesiony na taki celuloid. Co prawda mam tutaj sarenkę, nie samego Bolka i Lolka, ale każdy rysunek, każdy stworzony przez animatora rysunek w ołówku był kopiowany, a następnie kolorowany na takim właśnie przeźroczystym celuloidzie. To tu, w tym pomieszczeniu, jak widać w ciemnym, czarnym, wypełnionym tylko reflektoralnym i sztucznym światłem, spotykały się gotowe dekoracje, tła tworzone równocześnie przez dekoratorów z gotowymi, pomalowanymi celuloidami. To tu, na tym stanowisku operatora zdjęć, dochodziło do spotkania tych dwóch części filmu i za pomocą tego urządzenia, czyli kamery do zdjęć podklatkowych, rejestrowało się każdą klatkę, każdą fazę właśnie na klasyczną, światłoczułą taśmę filmową. Za pomocą tego urządzenia, kadrując to, co chciało się pokazać, ustawiając odpowiednio światła, ustawiając wysokość, ponieważ była stała, ogniskowa, tworzyliśmy kadr filmowy, który później widzowie już mogli zobaczyć na ekranie kina bądź telewizora. Po przyłożeniu tych, złożeniu tych dwóch rzeczy i przyłożeniu ich szybą, można było dokonać rejestracji każdej z klatek właśnie na taśmę filmową, naciskając spust migawki.
na jedną sekundę filmu, emisji filmu, takich klatek, małych klatek, które są tutaj widoczne w postaci przedzielonych ze sobą czarnych linii, przelatywało przed oczami widza aż 24. 24. Także rejestracja jednej klatki była rejestracją jednej 24 sekundy. Wiadomo, że cały film miał już tych klatek kilkadziesiąt tysięcy i w konsekwencji po rozłożeniu miał długość około 300 metrów, jakbyśmy go rozłożyli na jakiejś bieżni ziemi czy na jakimś boisku.